Chwała Bogu. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, od 35 wersetu. I przywiedli je do Jezusa i narzuciwszy swoje szaty na ośle, wsadzili na nie Jezusa. A gdy On jechał, rozpościerali szaty swoje na drodze. Gdy zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli, mówiąc: Błogosławiony, który przychodzi jako Król w imieniu Pańskim. Na niebie pokój i chwała na wysokościach. I dalej od 41. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: Gdybyś i ty poznał w tym dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą, i ścisną cię zewsząd, i zrównają cię z ziemią, i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego, żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. I drugie miejsce z Księgi Kaznodziei Salomona, 7 rozdział, z 14 wersetu. W dniu dobrym korzystaj z dobra. Bracia i siostry, oto przeczytaliśmy w Ewangelii jeden ze sławnych momentów, kiedy Pan Jezus był w ciele na ziemi i przyprowadzili do Pana Jezusa tego osiołka, zdjęli swoje szaty, położyli to wszystko, posadzili Pana Jezusa, również i na drodze rozpościerali szaty i gałązki z psa. I kiedy Pan Jezus jechał, lud zaczął wiwatować, zaczął błogosławić, uwielbiać Pana Jezusa. Ale kiedy Pan Jezus przybliżył się już do samej Jerozolimy, zaczyna płakać. Taka niecodzienna, niespotykana sytuacja. Oto na cześć kogoś wielkiego, rzeczywiście wielkiego, lud wiwatuje, lud go chwali, raduje się. A osoba, która jest wielbiona, osoba, która powinna w tym momencie, zdaje się, dołączyć do tej radości, płacze. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus widzi, co będzie się działo za parę czy za kilkadziesiąt lat do przodu. I Pan Jezus widzi, że chociaż na dzień dzisiejszy z ust tych wychodzi chwała, w sercach tych ludzi jest radość, ale też i wie, zdaje sobie sprawę, co z tych ust będzie za parę dni wychodzić. Kiedy może nawet i niektórzy z tego tłumu będą stać i krzyczeć: ukrzyżuj go. I Pan Jezus mówi, że przyjdzie czas, że to miasto będzie zburzone. Ta świątynia, którą się dzisiaj chlubicie, będzie zburzona. I to wszystko z jednego powodu. Dlatego, że kiedy mieliście dobry czas, kiedy byłem wśród was, wy tego czasu nie wykorzystaliście. Wy zajęliście się czymś innym, nie poznaliście, co naprawdę by posłużyło dla waszego pokoju. A że tak nie zrobiliście, nie przyłożyliście ku temu starań, uwagi, to Pan Jezus mówi takie straszne słowa. Mówi, kiedy będą to miasto niszczyć, to wasze dzieci w murach wytępią. I tak się stało. Minęło jeszcze kilkadziesiąt lat i dokładnie spełniły się słowa Pana Jezusa. Kamień nie pozostał na kamieniu, świątynia została zburzona, złoto całkowicie rozkradzione, a myślę, to, co było najcenniejsze w tym mieście, dzieci tych ojców, tych matek, zostały w murach zniszczone. I kaznodzieja Salomon zapisał nam taką lekcję, takie słowa: w dniu dobrym korzystaj z dobra. Długo można byłoby mówić o tym, co dzisiaj jest dla ludzi dobrem, a co powinno nim być. I który czas tak naprawdę dla nas, dla chrześcijan, jest dobry, a jak nieraz to może i opacznie rozstrzygamy w swoich sercach i w rozmowach. Ale ja myślę, że dla ludzi, którzy, tak jak Dawid mówił, że moim szczęściem jest być blisko Boga, ci, którzy pewnego razu zasmakowali, jak dobry jest Pan i jak dobrze być z Nim, ja myślę, że dla nas dobro oznacza tylko jedno. Te większe, najprawdziwsze dobro to być blisko z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Jak Maria, siedzieć u Jego stóp i słuchać Jego słów. I człowiek, który tego doświadczył, który to usłyszał, ja myślę, że on za tym dobrem powinien przynajmniej biec i podążać w swoim życiu. Wiecie, byłem jakiś czas temu na Ukrainie, Pan Bóg dał taką możliwość. I razem tam z braci z Polski, z Ukrainy pojechaliśmy w okolice Odessy. I tam przez całą sobotę, przez całą niedzielę były nabożeństwa.
I w sobotę to był taki zjazd dla dzieci, dla młodszej młodzieży. Zjechał się cały zbór. Kogoś, czyjeś dzieci przywieźli rodzice, z jakiego zboru. Chyba może czy wynajęto, czy jak, cały autokar, dzieci przywieziono i cała taka ogromna sala spotkała się, mnóstwo dzieci, młodzieży. I kiedy Pan Bóg też jej objawiał, w czym już ta młodzież młoda tkwi, niektórzy jeszcze nie mając nawet 10 lat, nie wyszedłszy ze szkoły podstawowej, już zetknęli się z takim brudem i nieczystością, jaką może kilkanaście lat temu, czy kilkadziesiąt lat temu ludzie no mogli sobie nawet może nie wyobrazić. A już te małe dzieci są w takich nieraz okultystycznych i brudnych sprawach pogrążone. Ale kiedy Pan Bóg się dotknął łaską i duża część dzieci spokutowała i porozmawiała z braćmi i tak dalej. I kiedy po południu była modlitwa o Chrzest w Duchu Świętym, Pan Jezus na tej modlitwie ochrzcił 38 chłopców i 48 dziewczynek. 86 dzieci, chwała Bogu. Kochani, stałem pomiędzy tymi dziećmi i słuchałem, jak ten młody sad szumił na chwałę Bożą, kiedy ten Boży wiatr przechadzał się po tej sali. Cudowny moment. Przyszła niedziela, pojechaliśmy do innego zboru, gdzie również było wspaniałe zgromadzenie. I po tym nabożeństwie również wielu rodziców, wiele osób ustawiło się w kolejce, mając prośby, mając potrzeby, pytania do Boga. Byli akurat bracia, których Pan Bóg używa dla swojej chwały, którzy są, myślę, można stwierdzić, takimi darami dla Kościoła. I pamiętam, kiedy już dużo ludzi przeszło gdzieś prawie na samym końcu, stoi rodzic z taką córeczką, może 9-10 lat, i patrzy, tak cierpliwie dłuższy czas czekali w kolejce. I kiedy oni podeszli, rodzic ze smutkiem stwierdza: moja córeczka ślepnie. I patrzy na jej oczy i na jej oczach takie okulary, ale nie takie zwyczajne, wiecie, z takimi grubymi szkłami, takie inne niż u innych dzieci, czy ogólnie u innych ludzi. I ten rodzic mówi: moja córeczka ślepnie. I jeden z braci bierze, zdejmuje z niej okulary, drugi kładzie, chowa pod kazalnicę i mówi: będziemy się modlić. Wiecie, modliliśmy się i płakaliśmy jak za naszą córką, czy jak za swoją wnuczką. Odważny krok brat zrobił, położył, schował te okulary, ale kiedy modlitwa się skończyła, ten brat podaje śpiewnik dla tej dziewczynki. Ona nie ma już okularów na oczach i wpierw tak dłuższą chwilę patrzy, patrzy i zaczyna czytać. Wolno, wolno, później szybciej, szybciej i aż normalnie. Wszyscy zaczęli się cieszyć, chwalić Boga. I ten rodzic oczy szczęśliwy i ta dziewczynka, za co chwała i dziękczynienie Bogu. I kiedy już wychodziliśmy z tej sali, podeszli pewni rodzice, pewna rodzina. Oni przyjechali gdzieś około 200 kilometrów na to zgromadzenie i proszą: pomódźcie się, bracia, za naszymi dziećmi. Nasze dzieci są nieochrzczone w Duchu Świętym. Pomódźcie się, żeby Pan Jezus je ochrzcił. My też i po to przyjechaliśmy. I kilka minut modlitwy, może są nie 2-3 minuty, te dzieci zaczynają w pewnym momencie płakać. Schodzi taka moc Boża i zaczynają modlić się w Duchu Świętym. I myślę sobie, na jaki kolejny wspaniały Boży cud. I to było w południe, kiedy wieczorem wróciliśmy do tego zboru, gdzie byliśmy dzień wcześniej, gdzie Pan Jezus tak wiele osób ochrzcił, dzieci w Duchu Świętym. I kiedy skończyło się to nabożeństwo, patrzę, podchodzi jeden ojciec z takim małym synkiem. No ojciec nie podchodzi, a tak widzę, wypycha swojego synka i mówi: idź proś braci, żeby za ciebie się modlili o Chrzest w Duchu Świętym. I raz podchodzi synek, a bracia, ten brat taki główny, który tam był, jakby za bardzo uwagi nie zwraca. Ten synek wraca do ojca, ojciec go drugi raz wypycha: idź, proś, módl się z nimi. A brat jakby nie chce, z powrotem go odsyła. W końcu sam ojciec podchodzi i mówi: bracie, pomódl się za mojego syna, aby również tak jak wczoraj i dzisiaj Bóg ochrzcił mojego synka w Duchu Świętym. I ten brat mówi: bracie, tatusiu, a gdzie ty byłeś wczoraj? On mówi: no wiesz, bracie, wczoraj to i sobotę było, i to, i tamto, ja tu nie wiedziałem, i tak dalej. Bracie, mogłeś wczoraj przywieźć syna, nie skorzystałeś, modlić się dzisiaj za twojego syna nie będę. Proś Boga, módl się, może gdzieś następnym razem Pan Bóg da i on będzie ochrzczony. I wiecie, ten ojciec odszedł z tym synem, 86 dzieci dzień wcześniej zostało ochrzczone. Był czas nawiedzenia dla tych rodzin w Odessie, dla tych rodziców. I ktoś skorzystał. Ktoś 200 kilometrów przejechał. Ktoś zorganizował autobus, przywiózł dzieci. Ktoś z bardzo daleka tam pojechał.
A ktoś, kto miał całkiem blisko, może z lokalnego zboru, nie zadał sobie trudu, żeby wyznaczyć troszeczkę czasu, żeby wykorzystać sobotę i żeby swojego synka przywieźć na zgromadzenie. Wiecie, tak samo było i w Izraelu. Niegdyś Pan Jezus stanął w synagodze, w rodzinnym mieście w Nazarecie i mówi takie bezpośrednie słowa do tych Żydów. Czyż mało było wdów za czasów Eliasza, kiedy była susza, a tylko do jednej, i to jakby powiedzieć, do obcej był posłany prorok Boży i ona przetrwała ten głód. A czyż mało było trędowatych? Wielu było, ale tylko jeden Syryjczyk Naaman został uzdrowiony z tego trądu. I Pan Jezus później mówi, czytaliśmy: o Jerozolimo, ty kamienowałaś proroków, ty nie przyjęłaś Syna Bożego, ty nie chciałaś poznać, co służy twemu pokojowi, i wasz dom pusty zostanie, a dzieci twoje będą wytępione w murach. Jak straszne, kiedy to, co najcenniejsze, w końcu przyszedł wróg i w murach wytępił. W drugiej Księdze Królewskiej czytamy o takim człowieku, który nazywał się Gehazi. Druga Księga Królewska, 5 rozdział, od 20 wersetu. Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie: oto mój Pan oszczędził Naamana, tego Aramejczyka, nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł. Jako żyje Pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. I puścił się Gehazi za Naamanem. I może dalej od 23. Naaman rzekł: ależ owszem, zechciej przyjąć 2 talenty. I nalegał nań i zawiązał 2 talenty srebra w 2 worki oraz 2 szaty na zmianę i dał to 2 swoim sługom, którzy nieśli to przed nim. A gdy przybyli do wzgórza, odebrał to z ich rąk i złożył w domu mężów tych zaś odprawił, i oni odeszli. Sam zaś poszedł, aby stawić się przed swoim panem. I zapytał go Elizeusz: skąd wracasz, Gehazi? A on na to: twój sługa nigdzie nie wychodził. I rzekł do niego: nieprawda. Czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty i oliwniki i winnice i trzody owiec i bydło i niewolników i niewolnice? Niechaj tedy trąd Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. I wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg. Był czas, kiedy to Eliasz przyszedł do domu Elizeusza. Elizeusz zajęty był orką. Myślę, bogaty był Elizeusz, albo przynajmniej z bogatej rodziny pochodził. 12 zaprzęgów tuż po czasach głodu, tyle bydła, tyle, myślę, i pola i tak dalej. I kiedy Elizeusz podszedł, narzucił na niego płaszcz, Elizeusz zrozumiał, w tym momencie wszystko zostawia. Myślę, cała ta orka, wszystkie woły, całe gospodarstwo w jeden moment dla Elizeusza przestało się liczyć. Poszedł tylko, pożegnał się z rodzicami, wrócił, 2 woły zarżnął parę, wziął zaprzęg, zrobił z tego ognisko, ogień, nakarmił jeszcze swoich sług i zakończył swoje życie jako gospodarz. I poszedł za Eliaszem i usługiwał jemu, podawał na jego ręce wodę i tak dalej. I kiedy doszło do takiego momentu, kiedy Eliasz miał już być zabrany z tej ziemi, i pyta się Elizeusza: Elizeuszu, co byś chciał? On, myślę, w tym momencie wyszło to pragnienie, które było w Elizeuszu, i mówi: ja chciałbym podwójną miarę mocy, która jest na tobie, aby ona spoczęła na mnie. I Eliasz mówi: o trudną rzecz prosisz, ale jak będziesz mnie widział, jak będę zabrany, to tak ci się stanie. I jak wiemy, Elizeusz pilnował, nie chciał Eliasza odstąpić ani na krok. Pilnował tego, bo wiedział, że jeżeli nie popilnuje, to ta moc może przypadnie na kogoś innego albo na nikogo w Izraelu. Ale Elizeusz pilnował, widział ten moment, miał ten płaszcz Eliasza i ta podwójna moc spoczęła na tym słudze Eliasza, a później na słudze Bożym. I oto Elizeusz na miejscu Eliasza, podwójna moc na nim, i również ma swojego sługę, ma Gehaziego.
Nie wiem dokładnie, jakie relacje były między nimi, ale czytamy nawet w jednym momencie, że kiedy tam przyszła Szunamitka, kiedy zmarł jej synek, to Elizeusz takimi słowami zwraca się do Gehaziego i mówi: proszę. Wiecie, dla sługi czy dla niewolnika to się rozkazuje, a Elizeusz mówi: proszę do swojego sługi. Tam pójdź, pobiegnij, zapytaj. Myślę, byli dość blisko sobą. Nie wiem, jak Gehazi, ale myślę, ja na jego miejscu nieraz i dokładnie bym wypytał Eliasza: Eliaszu, jak to się wszystko zaczęło u ciebie? Jakie były twoje początki z Bogiem? Jak, Elizeuszu, osiągnąłeś tą moc? I jeżeli Elizeusz jemu odpowiedział: ja służyłem Eliaszowi, ja pilnowałem, ja miałem pewien cel i tego celu nie spuściłem z oka i tak mi się stało, jak przypowiedział prorok Boży, mój poprzednik Eliasz. I myślę, Gehazi, będąc w tym domu, będąc przy tym słudze, ja myślę, zdawał sobie sprawę, że jeżeli będzie wiernie służył, coś i jemu przypadnie w udziale. Ta służba gdzieś jego zaprowadzi. Ale ten Gehazi jest w domu takiego zacnego męża Bożego. Kochani, a co on robi w tym czasie? Słowo Boże mówi: w dniu dobrym korzystaj z dobra. Gehazi miał wiele dobrych dni w domu Elizeusza i chciałbym wyprzedzić historię. I Elizeusz pyta się Gehaziego, czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty i oliwniki i winnice i trzody owiec i bydło i niewolników i niewolnice. Gehazi, będąc sam sługą, nie mając wiele, ale mając razem z tym tak wiele dobra wokół siebie, widząc cuda Boże, móc ucząć się drogi Bożej przy Elizeuszu, a Bóg objawia przez Elizeusza: Gehazi, w twoim sercu są myśli o pieniądzach, nie po prostu o pieniądzach, a już tyle, aby nabyć sobie i sady, i ogrody, mało tego. Będąc sługą, ty myślisz, jak nabyć niewolników i niewolnice. Gehazi, dla ciebie coś o wiele więcej jest przygotowane. Ty masz o wiele większe dobro niż oliwniki, niż srebro, niż złoto. Ale Gehazi wybrał sobie dla siebie drugą cząstkę. Kiedy mógł korzystać z dobra, on składał sobie plany na tej ziemi, jak lepiej się ustawić. I kiedy przyszła pokusa, kiedy skończył się dobry dzień, jak pisze apostoł Paweł: przywdziejcie na siebie całą zbroję Bożą, aby w dniu złym stawić opór. Ten zły dzień dla Gehaziego to nie było wtedy, kiedy może Szunamitka przyszła, kiedy głód był, nie. Kochani, dzień zły nieraz przychodzi wtedy, kiedy taki Naaman proponuje nam dwa worki talentów srebra. Ten zły dzień przychodzi, kiedy proponują nam dobre szaty tego świata. Jeżeli w dniu dobrym nie korzystamy z dobra, przepuszczamy, nie wdziewamy na siebie całej zbroi Bożej, nie mamy siły, aby stawić oporu. Przyszedł dla Gehaziego w dobrym miejscu zły dzień i nie dał rady Gehazi się ostać. Przyjmij, mówi Naaman, nią przyjmuje. I grzech ciągnie za sobą kolejny grzech. Jedno kłamstwo pociągnęło drugie kłamstwo. I co się dzieje? Za to, że nie skorzystał z dobrego czasu, za to, że nie rozpoznał czasu nawiedzenia i nie rozpoznał, co posłuży za pokoju dla niego i dla jego domu, co się dzieje? Wychodzi z domu Elizeusza, biały jak śnieg, ale nie tylko on. Jego dzieci trędowate. Był w najbezpieczniejszym miejscu w Izraelu, w domu Elizeusza, gdzie Bóg objawiał, o czym król Aramu myślał w swojej komnacie, gdzie Bóg odkrywał wielkie tajemnice. Jest w tym miejscu, w bezpiecznym miejscu, jest w murach najbezpieczniejszego miejsca na ziemi i tym są tępione jego dzieci przez trąd. Dlaczego? Bo w dniu dobrym nie korzystał z dobra. Kochani, dzisiaj mamy dobry dzień, a jutro może być zły i nawet nie przez to, że jakaś choroba przyjdzie czy prześladowanie, nie. Przyjdzie Naaman, może ten, który do Boga się nawraca i da ci pewną propozycję, a może przyjdzie zupełny poganin i zaproponuje ci srebro, zaproponuje aramejską szatę. Jeżeli nie będziemy przypasani całą zbroją Bożą, kochani, Słowo Boże mówi, nie damy rady stawić oporu. Ale jeśli w dniu dobrym, kiedy owszem, można i ze srebra korzystać, i z szat aramejskich, inni jeszcze za czymś innym biegną, kochani, biegnijmy za Jezusem.
Biegnijmy jak Elizeusz za pomazaniem Bożym. I kiedy przyjdą złe dni, kiedy zły dzień on przyszedł i do Elizeusza, i ta zapłata była i dla niego proponowana, ale Elizeusz mówi, jako żyje Pan, ja nie wezmę nic od ciebie. A Gehazi mówi, jako żyje Pan, ja pójdę, pobiegnę za Naamanem. Gehazi, do takiej brudnej sprawy ty jeszcze przyzywasz imienia Bożego. Całkowicie straciłeś strach Boży. Kochani, nie traćmy bojaźni Bożej. O, jak mało dzisiaj jest ludzi, którzy boją się Boga. Jak mało jest dzisiaj ludzi, którzy mając pewne propozycje, stawiają przed swoimi oczami wpierw Pana. I Słowo Boże mówi, w dniu dobrym korzystaj z dobra, a w dniu złym zważ. Niech Bóg nam dopomoże. W dniu dobrym korzystaj z dobra. Ten dobry dzień dzisiaj dla nas jest. I będąc w domu Bożym, jak niegdyś Gehazi, kochani, nie myślmy, jak lepiej się ustawić w tym życiu. Nie myślmy, co wziąć od Aramejczyków. Nie myślmy, co wziąć od Filistynów. A myślmy, co wziąć od Pana Boga. Jak więcej Jego mocy i oliwy zaskarbić. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.